W tym roku obchodzimy dwie ważniejsze jubileusze, 25 lat stosunków dyplomatycznych między Armenią a Polską i 650 lat przywileje Kazimierza Wielkiego nadanym polskim Ormianom w Królestwie Polsce. Dziś w Szczecinku okolicznościowe uroczystości. No, w Szczecinku też mieszkają Ormianie, nasze rodaki z nowej migracji mieszkają w Szczecinku i oni jest bardzo aktywni, bardzo dobrze organizowani i oni organizowali dzisiaj Dzień Ormiański w Szczecinku i to jest dla mnie jest bardzo dobry powód dojechać do Szczecinku tu kolejny raz. Tak, kolejny raz. I Ormian w ogóle w świecie jest więcej niż w Armenii. Tak i jest. Na całym świecie mieszkają 10 milionów Ormian, a w Armenii 3 miliony Ormian. Generalnie to jest po ludobójstwie Ormian. Jak po ludobójstwie większość Ormian z Armenii dojechali do innych państw. Ale historia polskich Ormian jest inna, to jest nie związana z ludobójstwem, tragiczne rzeczy naszej historii, ale Ormiany tu mieszkają 700 lat i dlatego nie tylko oni mieszkali tutaj, ale polski król nadał im specjalny przywilej i tym roku obchodzimy to jeden z takich przywilejów, który jest pierwszy udokumentowany przywilej Kazimierza Wielkiego nadany polskim Ormian. Na Pomorzu ilu jest Ormian? Na całym Polsce mieszkają 45 tysięcy Ormian. A na innych wojewodach ja nie mam takiej statystyki.